Episkopat Polski, a konkretnie Rada Konferencji Episkopatu Polskiego do spraw migracji, turystyki i pielgrzymek, zaapelowała o pomoc dla uchodźców na wyspie Lesbos. Na stronach internetowych Konferencji Episkopatu Polski czytamy m.in. w porozumieniu z prezydium Konferencji Episkopatu Polski zwracamy się z prośbą do księży, kardynałów, arcybiskupów, biskupów o wyrażenie zgody na przeprowadzenie przez parafię zbiórki do puszek przed kościołami diecezji po każdej mszy świętej w niedzielę 27 września, która obchodzona jest jako Dzień Migrantów i Uchodźców. Zebrane ofiary należy przesyłać na konto Caritas. Na wyspę Lesbos przypływają uchodźcy, imigranci już tysiącami i to od paru lat. Przypływają oni z północnej Afryki, z Bliskiego Wschodu, ale nawet wielu z nich pochodzi i z centralnej Afryki, czy też z Azji. Zachowują się, no jak się zachowują. Domagają się coraz większych praw, domagają się wpuszczenia do Europy Zachodniej, domagają się zasiłków, domagają się i domagają. Często też są różne tam rewolty i podpalenia. Tak, ci uchodźcy podpalają te miejsca, gdzie mają obozować, gdzie mają przygotowane obozy, ponieważ wyrażają w ten sposób protest, bo chcą się od razu znaleźć w Europie Zachodniej i korzystać z wszelkich przywilejów socjalnych. Oczywiście ich położenie w wielu wypadkach nie jest najlepsze, ale teraz powstaje pytanie, czy mamy im pomagać, czy też mamy pomagać ludziom, którzy też oczekują wielkiej pomocy od nas, a którzy są chorzy, którzy są cierpiący, którzy mieszkają tutaj w Polsce, czy też w innych krajach europejskich. Oczywiście wybór należy do nas, ponieważ jeżeli ktoś woli pomóc uchodźcom niż na przykład jakiemuś choremu dziecku tutaj w Polsce, to jest jego wola. Niemniej jednak należy to podkreślić, że jeżeli się pomoże im, to nie pomoże się tym w Polsce, ponieważ kasa nie jest maksymalnie rozciągliwa. Po prostu fundusze są ograniczone. Poza tym, jak się ci uchodźcy zachowują. Doświadczyły tego szczególnie państwa Europy Zachodniej, jak Francja, Niemcy, Szwecja. I niestety w tej sprawie jakoś nie było głosu Kościoła. Nigdy nie słyszałem, by jakikolwiek biskup, nie mówiąc już o naszym papieżu Franciszku, żeby napomniał tych ludzi, że powinni się odpowiednio zachowywać w Europie, szczególnie kiedy właśnie dzięki pieniądzom Europejczyków, dzięki ich hojności i dobroczynności, oni mogą tutaj przebywać. Nie, nic takiego nie było. A poza tym, czy chcemy takiej Europy? Takie jak na tych zdjęciach, które właśnie zostały wykonane w Europie. Takiej Europy, gdzie na przykład w Londynie obecnie jest więcej kolorowych niż białych. Bo przecież ci ludzie, którzy tutaj przyjeżdżają, oni nie będą kultywować europejskich tradycji. I to zresztą nie jest ich wina, nie można ich za to winić. Ale to jest po prostu fakt. Czy chcemy takiej Europy? Czy chcemy zachować tożsamość europejską? Naszą kulturę, nasze geny, naszą tradycję.